otwieramy drzwi, wchodzimy. I teraz zobaczcie tak, mam drzwi na wprost. To jest moje największe zagrożenie, ale jest prawa i lewa strona, która też jest zagrożeniem. Trenując, ćwicząc, powinniśmy tak wchodzić. Ja teraz, w takim tempem wchodzić, że ja teraz, zobaczcie, ja widzę tu, Piotrek, mógłbyś stanąć? Zobaczcie, ja widzę Piotrka, ja nie muszę patrzeć, skrzywiać głowy w tą stronę, żeby zobaczyć Piotrka, bo to mi zabiera w tym momencie moją uwagę z tego głównego mojego kierunku niebezpiecznego, załóżmy. Widzę Piotrka. W takiej sytuacji wiadomo, że nie pójdę na Piotrka, bo to w tym momencie jest konfrontacja. Ja, widząc, że tu nic nie ma, po prostu sobie wchodzę na ten róg. Jeśli Piotka by nie było, nie ma Piotka, tu nic nie ma, ja sobie dalej idę do przodu. Teraz tak, co zrobić, jak już mamy tego gagatka? Oczywiście mamy teraz gagatka i mamy ten kierunek, który jest niebezpieczny. Wypierdalaj stąd, co robisz, kurwa, w mojej chałupie? Już poszedł stąd. Zobaczcie, dlatego stoimy tu, żeby zrobić gościowi, którego napotkamy u nas w chałupie, wyjście, żeby... Możesz, Piotrek, stanąć tam? Żeby nie było tak, że ja wejdę tu na niego, wypierdalaj z tej chałupy. I zaczyna się zabawa. Jestem tu dalej, nawet mogę sobie, oczywiście patrząc tam i obserwując Piotka, wypierdalaj stąd, już cię nie ma, kurwa. I zobaczcie, uciekł, to już, kurwa, jest jego sprawa. Zakładamy, że jest grzeczny, słucha i... No i działamy dalej, idziemy dalej. Mam znów kupę otwartego i ukazują mi się otwarte drzwi. Mam niebezpieczne prawa, niebezpieczne lewa. Ta sama, słuchajcie, bajka. Jeśli w którymś z tych rogów by ktoś stał, trenując, ćwicząc, my tak uczymy, dobrać tak tempo, żeby wchodząc, ja widzę ten róg i widzę ten róg. Ten jest dużo gorzej mi widoczny, ale Piotrek, mógłbyś stanąć, czy cię będę widział? Bo się koncentruję się na tym i na tym. Ale mimo to, że się koncentruję, ja widzę Piotrka. I to samo, jeśli by było, wchodząc, tam jest czysto, tu jest czysto, widzę coś, odwracam się i mogę teraz w głupią gadkę wejść z nim, ewentualnie powiedzieć, wypierdalaj stąd. I zobaczcie, to jest ta sama zasada. Ja odchodzę od celu, żeby dać jemu, kurwa, wolną drogę do tego, żeby sobie poszedł w pizdu. Idziemy dalej. I ta zasada będzie, słuchajcie, cały czas, ale to sobie zrobimy. Wchodzę na korytarz i znów mamy prawa, lewa. Są drzwi na korytarzu. Wchodzę, mam lewa otwarte, prawa otwarte. Jest sytuacja bardzo... Niekomfortowa. Znając, bo jestem w swoim domu, znając ustawienie, ja bym zrobił tak. Zajebałbym tak. Zablokował jedne drzwi. Zablokował drugie drzwi, obserwuję dalej, bo mam jedne drzwi i drugie drzwi. Sprawdził te drzwi, co w to pomieszczenie, co się w nim dzieje, oczywiście kontrolując cały czas. Jesteśmy sami, za chwilę to zrobimy we dwóch, będzie wygodniej. Teraz zobaczcie tak, nie ma żadnych... Stań tam, Paweł, dobra? Jeśli ja bym teraz zaczął skanować, sławetne skanowanie, ja już jestem zauważony, jak się Paweł by był złym, czy Piotrek by tam stał, on by mnie zauważył. I już on wie, że coś się dzieje, ale w momencie, jak ja sobie tu stoję, to też trzeba zrobić szybko, bo pamiętajmy, że tu mamy drzwi zablokowane i tam mamy drzwi otwarte. Ja już tu stojąc, podchodząc, widzę, że tu nic nie ma. Tu nic nie ma, czyli tu mogę się plecami odwrócić. I plecy i ściana będzie moim sprzymierzeńcem, czyli wchodząc, wchodzę sobie i plecami od razu na ścianę. I zobaczcie, od razu otwiera mi się całe pomieszczenie i tutaj sobie spokojnie przechodzę po ścianie. Ściana mnie dalej chroni, kurwa, w gówno jakieś wlazłem. Nie, to nie gówno, to lepik. I sobie sprawdzam dalej. Zostało sprawdzone, zostało nasze pomieszczenie. Weź, Paweł. Teraz jest zasada taka, no niestety trzeba ten korytarz od nowa w jakiś sposób zdobyć. Jeśli był spokój, robiliście to wszystko po cichu, to można po prostu wychylić się, zobaczyć, czy jest wszystko ok.
i po prostu idziecie. Jeśli narobiliście harmidru i załóżmy, słyszycie, że tam ktoś jest i mógłby załóżmy z tych drzwi wystawać, jest prosty myk. Można delikatnie się schylić. Też pamiętajcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Od światła akurat okna jest mój cień. Musicie też o tym pamiętać, że będzie go widać. Przychylić się troszeczkę i wyjść z dołu. Czysto podnosimy się i przemieszczamy się. Piotrek, coś chciałbyś powiedzieć do tego? Nie, no tak jak mówisz, no jak już kurwa wyposzły kulki, jak poszło głośno, to oczywistym jest to, że gościu wie, że jest zagrożenie, teraz jest szachownica. Dosłownie. Kto kogo zaskoczy w danym momencie. Jest zasada, słuchajcie, jak wchodzicie do pomieszczenia, słyszycie, jest to wasz dom, słyszycie w konkretnym pomieszczeniu, wiecie, gdzie to pomieszczenie jest, harmider, to do tego pomieszczenia się kierujecie. Tak. Jeśli nie słyszycie nic, a wiecie, widzieliście latarki, że migają gdzieś tam po pomieszczeniach, to w tym momencie trzeba powolutku, spokojnie, tak jak ja tutaj sobie to robię, sprawdzać. Tu była ta komoda. Słuchajcie, wtrącę się. No oczywistym jest to, że goście, którzy przyszli wam do domu, no nie przyszli kurwa stać w korytarzu, ani siedzieć w kiblu, tylko na pewno są kurwa w miejscach, gdzie są jakieś drogocenne rzeczy, tak? Sypiania. Kradną telewizor. To znaczy, nie mam na myśli tego, że macie, zawierzając tą teorię, tam lecieć, ale to są takie najprawdopodobniejsze punkty, gdzie ich po prostu spotkacie. Czyli pomieszczenia typu sypialnia, salon, gdzie będą po prostu zabierali rzeczy wartościowe, no w kiblu kurwa nie wyciągną sedesu, tak? No, ale nieraz są drogie sedesy. Słuchajcie, ja tu już wstępnie sobie zeskanowałem, nie ma. Tu mam komodę, którą też trzeba sprawdzić. Widzę drzwi, które tu są, ale są zamknięte na szczęście. Jakby były otwarte, no to by się to zrobiło, bym musiał szczególną uwagę zwrócić na to. Idę sprawdzić, oczywiście patrzę i tu niestety, bo jestem sam, patrzę czysto. Oczywiście tutaj też trzeba sprawdzić. Powinno się, i wiemy, że jak to się mówi, można się schować wszędzie. Teraz tak, wchodzimy do pomieszczenia, są drzwi, one są zamknięte, czyli nie jest niebezpiecznie. Czyli wchodzę sobie, tu jest niebezpiecznie, bo tu już mam to zdobyte. Czyli cyk i odwracam się w kierunku drzwi, ale muszę trzymać dalej ten cały pojebany sektor. Bo tam mam szafkę i przechodzę. Pod okienkiem raczej nie spacerujemy. Tylko schylamy się, sprawdzamy sprawdzone i podchodzimy do drzwi. Oczywiście drzwi się otwierają tak. Nie będę kurwa otwierał drzwi. Na ślepo. I nie otworzę, zobaczcie, bo są zblokowane po treningu. Zapomnieliśmy wykręcić. Dobra, to już nie zrobimy. Pójdziemy tam, odblokujemy tam. Gościu zablokował drzwi. Musimy wyjść na korytarz i znów cyk, wychylenie, jest czysto, idziemy. Mimo to, że wyszliśmy stąd, teoretycznie bezpieczne, przechodząc tu powinniśmy też rzucić delikatnie wzrok, czy czasem czegoś nie ma. Podchodzimy, weź Paweł tam, podchodzimy do tych drzwi, które my zablokowaliśmy. Zobaczcie, broń wyżej, nie tu, żeby wiadomo co, tylko wyżej. Otwieramy. Też drzwi nie powinny być otwarte, żeby zajebały tam z drugiej strony, tylko drzwi otwieramy tyle, ile nam potrzeba, żeby wejść. To akurat one się same otworzą, bo one będą się otwierać, ale powiedzmy i otwiera mi się, zobaczcie, tutaj sektor. Mam lewa, prawa jest niebezpieczne, tam widzę, że jest załom w lewo, no i tu jest niebezpieczny. I teraz weź Piotrek tam stań, dobra? I znów zobaczcie, to jest ta sama bajka, gdziekolwiek stań Piotrek. I to jest znów ta sama bajka. Wchodzę, otwiera mi się tu coraz więcej. Otwiera się więcej. Oczywiście wiem, że tu ja już Piotka widzę. Ja nie muszę machać kurwa tą pojebaną głową, ale widzę też tu więcej i tu widzę Piotka. Tu widzę, że jest czysto, czyli mam Piotka, czyli nie idę na Piotka, tylko oczywiście z uwagą tu na ten załom. Muszę tak sobie stanąć, żeby mieć kontrolę jednego i drugiego. I w tym momencie znów jest ta sama bajka. I gościu wychodzi albo nie wychodzi. Jak nie wychodzi, załóżmy stoi. Wstań Piotrek. Wypadł z domu, Piotrek mówi, pierdol się, nie wyjdę, nie? Ja mówię, dobra, poczekaj, wyjmujesz telefon,
Policja, słuchajcie, przyjeżdżajcie, mam gościa, kurwa. Mam broń, mogę jej użyć, kurwa. I tyle. Dobra, gościu, załóżmy, jest, współpracuje, mamy załomik, czyli gościu wyjebał. Ewentualnie, słuchajcie, też można, można gościa w jakiś sposób potraktować, czyli zdominować, skuć i zabezpieczyć samemu. Ale to na innym filmie wam pokażemy. Tylko nie pryskajcie gazem we własnym domu. Nie pryskajcie w gazem. I znów zobaczcie, powoli, spokojnie sobie jest. Tu mamy wgląd w ten korytarzyk. Idziemy spokojnie tu. Nie ma, że taktyczne jakieś, kurwa, ustawienie, tylko spokojnie idziemy, przyczajony tygrys, ukryty smok. Zobaczcie, otwiera nam się znów sektor. Mam sektor otwarty, weź Piotrek tam znów. Teraz tak, widzę, że mam tutaj jakieś okienko i tu mam, i tutaj nic nie ma, chyba że tam na sofce ktoś leży. Czyli co, wchodzę, ja już widzę Piotrka siedzącego, patrząc się na Pawła, ja widzę Piotrka siedzącego na sofce. Czyli co? Co tu, kurwa, robisz? Co tu, kurwa, robisz? Stój, kurwa, nie podchodź do mnie. Tu jest, słuchajcie, problem tego typu, że zanim cokolwiek zrobicie, okej, okay, czy to jest ta odległość bezpieczna? Nie jest za bardzo bezpieczna. Ja bym wolał gdzieś stanąć, mając tu na względzie, trzymając gościa, stój, kurwa, nie ruszaj się, sprawdzić i teraz dopiero mam kontrolę, bo tu sprawdziłem, tam okej, okay, może ktoś jeszcze się schować za fotel, ale w tym momencie ma gościu drogę wolną, jeśli nie będzie chciał ze mną konfrontacji, po prostu sobie wyjdzie. Jeśli będzie chciał konfrontację, no to kilim go, albo i nie. I tak, słuchajcie, z grubsza wygląda działanie w pojedynkę. Teraz na kolejnym filmiku pokażemy wam, jak to będzie łatwiej, no bo będzie łatwiej, bo będzie nas dwóch. Czyli wracamy z kolegą po strzelaniu. Ja mam broń, kolega ma broń, przyjeżdżamy na podwórko, widzimy na Hawirze jakieś światła, no i robimy, jak to się mówi, kilim Alibabę, bo mamy kogoś, kto się kręci po naszym domu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.